Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo księże biskupie, drodzy tutaj państwo zebrani, znakomitości fenomenalne, które mnie zadziwiają i troszeczkę po prostu mogę powiedzieć peszą. Ale dziękuję za zaproszenie, że tutaj przybyłem i miałem okazję wysłuchać mojego tutaj przedmówcy, jakże precyzyjnie, merytorycznie tutaj powiedział nam o tych dziełach miłosierdzia, o tym najważniejszym chyba przesłaniu, które jest przesłaniem przekazywanym nam przez Pana Boga i do którego jesteśmy wezwani, żeby kochać, bo to najważniejsze. Nie zadano temat parafia Boży Ład w lokalnej społeczności. Ja pozwolę sobie może posłużyć się kilkoma obrazami. Pierwszy taki obraz, co sobie zadałem to pytanie, jak mi tutaj Państwo zadaliście ten temat, taki, to sobie mówię tak, a co to jest ten Boży Ład? To jest takie pytanie podstawowe. Co to jest ten Boży Ład? Na czym ten Boży Ład się opiera i skąd on się w ogóle bierze? No i tak rozmyślając to w wolnych chwilach sobie pomyślałem, że ten Boży Ład to jest oczywiście taką podstawą tego Bożego Ładu. Jest ta zasada, która została objawiona, że wierzymy w Boga jedynego, ale w trzech osobach. I tak sobie pomyślałem, mój Boże kochany, a jaki jest ten ład w tych trzech osobach? Czy co tam się dzieje? Bo trzy osoby, pamiętamy z katechizmu, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. I tak sobie myślę, przecież my jako ludzie, jak się spotkamy w trzy osoby, to o nas Polakach mówi się, że mamy cztery albo pięć zdań. A jak to jest, jak są te trzy osoby boskie? Czy Duch Święty ma inne zdanie niż Bóg Ojciec? Czy Bóg Ojciec ma inne zdanie niż Syn Boży? I po tych rozmyślaniach różnych, i czytaniu szczególnie Słowa Bożego sobie pomyślałem, no tam jest zasada jedna. Tam jest zasada miłości. Sobie proszę zwrócić uwagę. Tak patrząc na ten wszechświat, sobie pomyślałem, że przecież cały ten wszechświat opiera się rzeczywiście na tej zasadzie miłości. Zwróćmy uwagę to, co zostało powiedziane przez Pana Jezusa, że podstawową zasadą współżycia jest zasada miłości, wyrażana w tej formie nowego przykazania, które postawił nam Pan Jezus. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Świat jest hierarchizowany. My mówimy o tym, czy mówią o nas, patrząc na Kościół, że Kościół jest hierarchiczny. Tak, jest hierarchiczny. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus, gdy ustanawiał pierwszego papieża, a co ciekawe, proszę zwrócić uwagę na to, że ten pierwszy papież to wcale nie był taki najlepszy. Czy my bierzemy to pod uwagę, że ten pierwszy papież to był człowiek, który potrafił się zaprzeć? To był człowiek, do którego, myślę, tutaj pamiętamy, zostały skierowane słowa niesamowite. Idź precz, już nie wymienię tego imienia, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I on zostaje pierwszym papieżem. I dlaczego on zostaje w tym wyborze dokonanym przez Pana Jezusa jako ta postać pierwszoplanowa? No pierwsza rzecz, zwróćmy uwagę, że gdy został powoływany pierwszy papież, to nie wiem, czy pamiętacie, jaki był cudowny, piękny dialog między pierwszym papieżem a Panem Jezusem. On jest nie pytał, Piotrze, jakie ty szkoły skończyłeś? Piotrze, jakie ty masz umiejętności dowódcze? Piotrze, a czy ty w ogóle ciebie słuchają? Tylko zadał pytanie jednoznaczne. Czy ty mnie kochasz? I tak mi się przypomniało, jak szedłem do seminarium, a było to bardzo dawno temu, tu nikt, jakbym powiedział datę, to by nikt nie pamiętał, to nieżyjący świętej pamięci ksiądz proboszcz mi powiedział tak. Nie wiem, co z tobą będzie, i jak to się wszystko zakończy. Ale jeśli będzie tak, że zostaniesz księdzem, to pamiętaj o jednym, że za księdzem zawsze idą ludzie. Za księdzem zawsze idą ludzie. Za kapłanem idą ludzie. Ty masz być pasterzem, więc gdzie ich zaprowadzisz? Będąc kiedyś na wyjeździe ze studentami, jako że miałem taką historię pracy 15-letniej w duszpasterstwie akademickim, piękna to była praca i zawsze sobie bardzo ceniłem, szczególnie duszpasterzy akademickich. Ludzie to byli niekonwencjonalni, myślę o kapłanach, ale i bardzo tacy, bym powiedział, szaleńcy Boży. I kiedyś na jednym z obozów młodzież mnie zapytała, proszę księdza, jakie jest najtrudniejsze pytanie księdza w rachunku sumienia?
My, kapłani, ten rachunek sumienia kilka razy w ciągu dnia robimy. Ale ten taki najważniejszy z wieczorem. Jakie jest najtrudniejsze pytanie? Jakie pytanie ksiądz stawia sobie przed Panem Bogiem, gdy już jest u schyłku tegoż dnia? I tak mnie to pytanie studentów trochę zastanowiło. Ale potem sobie pomyślałem, najtrudniejszym pytaniem to jest pytanie następujące. Cały dzień miałeś możliwość działania, funkcjonowania, miałeś możliwość rozmowy, modlitwy i teraz miałeś możliwość spotykania się z różnego rodzaju osobami. I co po spotkaniu z tobą ci ludzie sobie pomyśleli, zadziałali? Jak to wszystko wyglądało? Jeden z moich profesorów powiedział mi tak: jeżeli ktoś przyjdzie i zapuka w twoje drzwi, to nie mów, że nie masz czasu, bo on drugi raz nie przyjdzie. Ty masz te drzwi otworzyć. I przejdę do tej parafii. Porządek mamy, Boży porządek. Jak chcemy rzeczywiście odczytywać ten porządek w sobie samym, w parafii i tak dalej, to mamy ten porządek. Bogu jedynym. To jest ten porządek. I jeżeli chodzi o parafię, to taki jest dokument z drugiego Polskiego Synodu Plenarnego, rok 1991-99, to już ubiegły wiek, który stwierdza, należy usilnie starać się o kształtowanie modelu parafii jako wspólnoty wspólnot. A potem, jak już to zaczniemy czytać, to tam są pewne pytania postawione. Czy jako duszpasterze dajemy czytelne sygnały naszym wiernym, że liczymy na nich w tym dziele ewangelizacji, głoszenia? I czy my jako duszpasterze rzeczywiście potrzebujemy wiernych, którzy mogą coś sensownego zrobić? Czy my potrzebujemy? I powiem, że to jest pytanie, które sobie ciągle stawiamy. Przed laty byłem we Francji, mieszkałem kilka dni w Paryżu u biskupa miejscowego. I ten biskup miejscowy, mieliśmy takie okazje wieczorami jeść kolację, a Francuzi jedzą późno i dużo. I nie wiem, dlaczego nie są otyli, mimo że my tak kolację nie preferujemy. Ale do tego się nie zdążyłem dopytać. A, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jak mądrych ludzi jest miło posłuchać. Bardzo dziękuję za tą podpowiedź. I między innymi on powiedział mi coś takiego. Zobacz. Mówi, dziękujcie Panu Bogu, że wy macie ludzi wokół siebie. Ja jestem pasterz i nie mam owiec. Mówi, jestem pasterzem i nie mam owiec. Bo tamtych ludzi to jest niewiele, a ci, którzy przyjdą, to jest tych naprawdę garstka. A potem mówi, skoro jesteś z Polski, to ja ci zrobię spotkanie z moimi księżmi, żebyś ich poznał troszeczkę i zobaczył. I przybyło około 10 księży z Paryża. Średnia wieku 85 lat. I jestem, mówi, pasterzem bez owiec. I teraz, czy my dajemy rzeczywiście te sygnały, czytelne sygnały wiernym, że liczymy na nich? Bo w tej parafii nie wyobrażam sobie osób, na których byśmy nie liczyli i którym byśmy nie pomagali i którzy by nam nie pomagali, bo jest to po prostu ważne, za których jestem odpowiedzialny. Ksiądz kardynał, nasz mój obecny szef, był tu chyba, był, tak jest, jak wręcza nominacje proboszczowskie na parafię, to mówi tak, bo tak, my tak mówimy, o, ten ksiądz i Ksiński, ksiądz tam, i Grekowski otrzymał taką i taką parafię. Tak się mówi prawdopodobnie. A ksiądz kardynał zmienia i mówi tak, nie. Parafia otrzymuje was. Parafia was otrzymuje. I wy otrzymujecie tę parafię. Ale mówi, ta parafia otrzymuje was. I co zrobicie? Taki obraz, nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie zaprezentował myśli błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Ja jestem ostatnim rocznikiem, który był przyjęty do seminarium przez prymasa Wyszyńskiego. Mam jego podpis. Pan Bogdan Bartoł został przyjęty w poczet
alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pamiętam jakiś tam któryś wrzesień, rok pański 1980. I pamiętam spotkania z księdzem prymasem. Była taka sytuacja, lata 80., pamiętacie z pewnością, drodzy Państwo, czas już rozpoczętych strajków. I wtedy prymas przybył do seminarium. Ja to jestem początkowy kleryk, taki jeszcze przestraszony wszystkiego, jak to tam jest się na pierwszym roku, ale moi starsi koledzy byli bardziej odważni. I ksiądz prymas Wyszyński prowadził rozmowy z pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Taka była kiedyś partia. Myślę, że tu już niewielu z was pamięta. I pamiętacie jeszcze, niestety. I drodzy Państwo, i jeden z moich kolegów mówi tak, bo tam była możliwość zadawania pytań prymasowi. Mówi: eminencjo, eminencja prowadzi te rozmowy z pierwszym sekretarzem, ale mówi tak, eminencjo, no ale przecież to chyba nie jest takiej, tej samej rangi interlokutor, rozmówca dla księdza prymasa. No i byliśmy ciekawi, bo on mówi, jak te rozmowy wyglądają. I myśmy byli tacy nastawieni, bardzo bojowo. I takżeśmy oczekiwali na to, że ksiądz prymas powie coś takiego, że nie, no oczywiście, po prostu pan pierwszy sekretarz, towarzysz Edward Gierek, bo to chyba ten czas był, to mówi, nie, to tak, takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy, że on się nie nadaje, na niczym się nie zna i tak dalej. Natomiast ksiądz prymas, no człowiek rzeczywiście wielkiej mądrości, ale i wielkiej miłości, powiedział coś takiego. Mówi, przepraszam bardzo, pan Edward Gierek mieszka na terenie mojej diecezji. On jest moim diecezjaninem. I ja jestem za niego odpowiedzialny. I ja się modlę o łaskę zbawienia dla niego. Tak się cicho zrobiło jak teraz. Nic żeśmy już nie powiedzieli. Nic żeśmy już z żadnego głosu nie zabrali. I tak sobie pomyślałem, potem już po latach, bo potem to tak nie byłem za bardzo takim, tą odpowiedzią zainteresowany. Trzeba dowalić i koniec, nie? Ale po latach sobie pomyślałem, mój Boże kochany, ja jestem za niego odpowiedzialny. Tak mi się to przypomniało, jak jedna z pań z tego strajku kobiet przybyła do mnie, bo to jest moja parafianka, czołowa działaczka strajku kobiet i tych ruchów feministycznych, przyszła do mnie złożyć pismo o apostazję. U nas tak jest w diecezji, nie wiem jak w diecezji przemyskiej, tu zwracam się ku księdzu naszemu opiekunowi, biskupowi, że proboszcz musi tylko przyjmować. W przemyskiej też tak jest? Też tak jest. Powiem, to są trudne spotkania, bo są trudni ludzie. Ale ta akurat była taka wyjątkowa, że jak siostra w kancelarii pracująca zadzwoniła do mnie wewnętrznym telefonem, bo nie byłem akurat w kancelarii, i tak mówi cichutko, proszę księdza, tu przyszła taka jedna na czarno ubrana, ale niech się ksiądz uzbroi w cierpliwość, bo będzie awantura. Zszedłem, ale po drodze mam ileś tam, chyba dwa piętra do zejścia. Mówię, Panie Jezu, po co Ty mnie wystawiasz na taką próbę? Po co mi to? Czy mi to jest potrzebne? Znowu jakaś próba? Ale wszedłem. Rzeczywiście ma ten dokument, ale taka jest wewnętrznie po prostu, taka nastawiona na nie, na wszystko. Odczytałem wszystkie grzechy Kościoła. Wszystko. Od wypraw krzyżowych, wszystko, co ten napisał. Odczytałem spokojnie. Odczytałem to wszystko. Podpisałem. Jeszcze tylko poprosiłem, żeby uzupełniła jeszcze jedną rzecz. Mianowicie poprosiłem ją o to, żeby dopisała, że nie życzy sobie wizyty księdza na pogrzebie, bo ja mówię, wie pani, potem są problemy. Przychodzą, mówię, rodzina, chcą pogrzeb katolicki, tu jest apostazja, potem jakieś awantury, powiedzmy. Ja mówię, ja byłem świadkiem sytuacji, gdzie przyszła rodzina, mówię, i potem ktoś mówi, ja mówię, no ale nieboszczyk, nic nie ma do gadania, nieboszczyk, niech ksiądz mnie przejmuje, my teraz decydujemy, więc mówię, po co to robić? Napisała. I na zakończenie mówię, trzeba to jakoś zakończyć. Mówię, proszę pani, dzisiaj pani dokonuje aktu wystąpienia z Kościoła. Ale wie pani, będę miał największą radość, jak przyjdzie taki moment, kiedy pani przyjdzie powtórnie i powie, wracam. I ją to zupełnie wytrąciło z równowagi.
Bo ona przyszła, że ja będę jej robił trudności, problemy, odsyłał, nie odsyłał, wszystko. Ja mówię, a ja będę się cieszył, jak pani wróci. I o to się będę modlił. Do widzenia. Do widzenia. A potem tak jest dodatek wyborczej, wysokie obcasy, napisała tam w tym swoje doświadczenie z tej apostazji, że spotkała proboszcza, który powiedział, że się będzie cieszył, jak ona wróci i będzie się za nią modlił. Mówi, jakiś dziwny. No bo i trochę dziwny. Natomiast wracając do tejże kochanej parafii, do wpół mam czas, to chcę powiedzieć w ten sposób jeszcze o tejże parafii. Mianowicie mówi się o tym, że parafie mają taką strukturę terytorialną, a w ogóle powiedzmy, może tak bym powiedział, ta wspólnota tych wspólnot. Ja bym tak tutaj odpowiedział, bo jak my tą parafię w ogóle mamy traktować w tym ładzie Bożym? Mówiąc o parafii, to chcę zawsze podkreślić, że jej rolą nie jest tylko opieka duszpasterska i posługa sakramentalna wśród praktykujących katolików. My w naszej parafii wielkomiejskich mamy już większość osób niepraktykujących, a nawet nie katolików. Ja tak dla księży powiem dla ciekawości, na terenie parafii arkikatedralnej Urząd Skarbowy liczy mi 12 tysięcy mieszkańców, ale wierzących 4. I wywalczyłem to, że ja nie mogę za niewierzących płacić podatek jeszcze, jak się nawrócą, to zapłacę, tylko za te 4 tysiące. Natomiast, no to jest ta natura śródziemnomorska. Natomiast, cokolwiek by to znaczyło. Natomiast rzeczywiście to nie jest, bym powiedział, tylko skierowane do ludzi wierzących. Zresztą w dzisiejszych czasach coraz bardziej jest naglące w naszych parafiach, szczególnie tak jak tutaj mamy tą parafię wielkomiejską, to co wprowadzał Jan Paweł II, czyli nowa ewangelizacja. Bo powiem krótko, że ta nowa ewangelizacja nie jest możliwa bez udziału wiernych świeckich. Oni niejako, bym powiedział, stanowią dla mnie taki pomost pomiędzy oddalonymi od Kościoła, a poszukującymi w parafii. Powiem taki przykład, mianowicie jak to świecka osoba może, ja tam nie dotrę na przykład, ale świecka osoba, przychodzi człowiek, mężczyzna, młody i mówi tak, proszę księdza, czy ja mogę ochrzcić się, wybierzmować i ożenić się, przyjąć sakrament małżeństwa w ciągu 3 miesięcy? Ja mówię, a co ci bracie tak cię przypieliło? Co ci się stało? Dziewczynę poznałem. No i co? No i ta dziewczyna, no nie przyszła z nim, mówi, słuchaj, kochasz mnie? Kocham. To ty musisz się to wszystko uporządkować. Ja mówię, ale ty wierzysz w Pana Boga? Nie do końca. Ale mówi, no przecież ja ją kocham, to muszę coś zrobić. Słuchajcie, były przygotowania i do chrztu on brał udział w rocznym kursie, to wszystko takim przygotowującym. Ślubu tak nie tak za 3 miesiące nie było. Ale tak sobie pomyślałem, jak świadectwo, to co pięknie tutaj ksiądz profesor powiedział, jak świadectwo jest rzeczywiście potrzebne. To jest niesamowite. Ja tak odnoszę świadectwa takich czytelnych. Oczywiście człowiek ma satysfakcję troszeczkę, bo wiecie, my jesteśmy w religii chrześcijańskiej, która jest religią no, zwycięzców. To ja zawsze odpowiadałem, na przykład jak mnie pytano, jakie filmy ja lubiłem oglądać, teraz to rzadko oglądam, ale wiecie, lubiłem oglądać filmy, które dobrze się kończą. Takimi filmami były westerny. No trudno, że tam były te strzelaniny i tak dalej, ale wiecie tak, czytelne, zło i dobro, bardzo czytelne. Oczywiście dobro zwycięża, okupione ofiarami, ale ono zwycięża. Ja wam się tutaj przyznam troszeczkę, ja pochodzę z Pruszkowa, to nie jest za ciekawe miasteczko, ale teraz się uporządkowało, bo mnie tam już nie ma wiele lat. Natomiast powiem, że tam niedaleko Pruszkowa jest Ołtarzew i w Ołtarzewie są palotyni. I palotyni co roku wystawiali Misterium Męki Pańskiej. I myśmy tam z chłopakami chodziliśmy na to Misterium Męki Pańskiej. I jako młody człowiek, to byłem w szkole podstawowej, bardzo przeżywałem ten moment, gdy był ten moment takiego, bym powiedział, stanu, gdzie dokonują sądu nad Panem Jezusem. I tego Pana Jezusa krzyczą ci Żydzi, tam ten lud, wszystko krzyczą, że krzyczą Barabasza, żeby im uwolnił.
I wiecie, myśmy to bardzo przeżywali. Kiedyś żeśmy poszli chyba w 10, usiedliśmy w pierwszym rzędzie i tak żeśmy zaczęli krzyczeć Jezusa, nie Barabasza, żeśmy ich zakrzyczeli, tych aktorów. Jeden stanął na środku sceny i mówi, proszę o spokój. Mówi, publiczność, proszę o spokój. No tośmy się uspokoili. Mówi, poczekajcie do końca. I czekałem na ten moment, gdy umiera Chrystus na krzyżu. To za moich czasów były takie lampy stroboskopowe. Wiecie, takie przeskakujące te ognie. Może ktoś pamięta. Słucham? Tak jest, świetnie. No, pani inżynier z pewnością. I słuchajcie, i umiera Chrystus. Ale ciemność, cisza. Po 2-3 minutach wychodzi Pan Jezus i On jest, znowu żyje. I to była dla nas największa radość. Czekaliśmy na ten moment, kiedy Jezus wyjdzie. Po 3 razy chodziliśmy na tą sztukę, właśnie przedstawioną, żeby zobaczyć tego Chrystusa żywego. Dlatego powiem, lubię i my jesteśmy tą mentalnością zwycięzców. My nie możemy się poddawać. I dlatego w tych naszych parafiach powiem, że rzeczywiście to jest taka też i walka, którą toczymy. Bo to nie ma tak, że to wszystko jest łatwe, proste i do zrobienia. Natomiast jest rzecz, którą już sprawdziłem. Ja jestem tu w katedrze proboszczem chyba 12 lat. U świętej Anny byłem rektorem 10 lat. Więc takie doświadczenie, które dla mnie po prostu było ważne. Mianowicie nie programy duszpasterskie, niech ksiądz biskup nie słucha. Nie różne akcje i tak dalej. To wszystko jest nic. Wiecie, kluczem do sukcesu i do zwycięstwa jest osoba Chrystusa. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dlatego, że parafia zakorzeniona w świecie jest w porządku łaski Bożej. I tutaj jakby było takie, powiedzmy, określenie tych parafii. Ja parę takich rzeczy znalazłem. Parafia jako całość jest, na przykład ktoś kiedyś, już się pamiętam nazwiska tego człowieka, powiedział, okno wystawowe Pana Boga. Księga, które ludzie czytają i pojmują. Oraz parafia, no i rzeczywiście Kościół, jest jedyną relikwią Chrystusa, jaką mamy. Nie pamiętam, kto to w tej chwili już powiedział. I na zakończenie, żeby nie przedłużać. Parafia jest miejscem uczenia się wiary. Uczymy się tej wiary. Chrześcijan staje się człowiekiem, który tej wiary się powinien uczyć. Tak to wygląda. I ta wiara jest aktem naszej osobistej decyzji, ale w procesie oczywiście powstawania i rozwoju. I trzeba sobie powiedzieć jedno, nie może się obejść bez drugiej osoby. Żaden człowiek nie posiada życia sam z siebie. Zawsze zostaje ono mu dane. I taka jest po prostu prawda. I dlatego też ja tak sobie zawsze myślę i tak na swoją parafię patrzyłem. Parafia jest po to, by w niej uczyć się wiary. Do tej wspólnoty należą ludzie, którzy się wspierają w wierze, pocieszają w czasie prób, dzielą się dobrami. Słuchajcie, są sytuacje niesamowite. Pozwolę sobie tutaj nawiązać, bo polubiłem od razu księdza profesora. Mianowicie, księże profesorze, miałem takie doświadczenie, że w jednej z parafii, w której nie cały rok pracowałem, bo ksiądz proboszcz uznał, że nie da rady ze mną wytrzymać, święty człowiek, no a ja niestety nie byłem takim wtedy, teraz się trochę ustatkowałem z racji wieku, założyłem grupę charytatywną. Znaczy nie ja założyłem, tylko jak ksiądz proboszcz zachorował i wyjechał, to myśmy z kolegą postanowili założyć grupę charytatywną, bo tak by się nie zgodził. No i parafia 30-tysięczna warszawska, na pierwsze spotkanie przyszło ponad 100 osób. Jezus Maria, ponad 100 osób, Majtko jedyna. Proboszcz chory, tu 100 osób, no trzeba coś ich zagospodarować. Od razu jedni robią to, drudzy robią to, to robią to. Spotkanie raz w tygodniu, modlitwa, msza święta, wszystko już kombinujemy. No i wpadliśmy tam, szeroki zakres działania i wpadliśmy na taki pomysł, żeby fundować obiady dzieciom. Odezwała się jakaś fundacja z Kanady bodajże, która powiedziała, że dla 100 dzieciaków zafundują. Oni tylko sami. Parafianie, drugie 100, 200 obiadów fundujemy. Cieszę się, jak nie wiadomo co. Ale przyszła taka sytuacja, że nie wpłynęły fundusze. I przychodzi pani z jednej ze szkół, bo to w szkołach było, i mówi, proszę księdza, czy ksiądz ma jakieś pieniądze? Nie mam nic. Tak się złożyło, nie mam nic. Siedzę w tej kancelarii i to sobie myślę, mówię, Panie Jezu, co tutaj zrobić? Tu dzieciaki muszą jeść, ja pieniędzy nie mam od kogo pożyczyć, w tej kancelarii siedzę, tylko czas marnuję.
Mówię, coś musi zrobić. I sobie proszę wyobrazić. Puka pani, przychodzi pani i mówi tak, proszę księdza, chciałam zamówić mszę świętą tam za swoich bliskich. Dobrze, proszę bardzo, proszę. Ale wie ksiądz, tak czekałam trochę tutaj w tej kolejce i patrzę tutaj, jakąś grupę macie charytatywną, coś tego, jakieś obiady. Ja bym chciała tutaj odłożyć księdzu na obiady. Odłożyła. I poszła. Otwieram kopertkę i wiecie, ile było? Tyle było mi potrzeba. Mówię, Panie Jezu, małej wiary jestem. Co mi takie numery robisz? I dlatego też na zakończenie powiem tak. Parafia jest, jak mówią niektórzy moi parafianie, bo takich rozpytałem. Mówię, czym jest parafia dla was? Jest dla mnie drugim domem, bo do parafii zaliczam moich znajomych, z którymi się spotykam, rozwiązuję problemy. Bożym domem. Jest wspólnotą ludzi, którzy kochają Pana Boga i chcą z Nim przebywać i z Nim się spotykać. I na zakończenie parafia jest dla mnie wspólnotą, w której mogę się rozwijać duchowo i wzrastać w wierze, która dąży do Królestwa Bożego, którym Królem jest Jezus Chrystus. Amen.